do druku numer 4. No i szanowni Państwo, większość, jak nie wszystkie placówki, które możemy finansować w ramach tej uchwały, znalazły się na liście. Jeśli chodzi o zadania, które zostały wymienione zadania, które zaczynają listy każdej placówki po objazdach, to też można to przeczytać w uzasadnieniu. I zalecenia przede wszystkim. W dużym stopniu w pierwszej części uchwały znalazły się przedszkola. Wynika to z faktu, że one są najmniej zagrożone wszystkimi restrukturyzacjami i na pewno będą potrzebne i nie unikniemy takiej sytuacji, że damy środki na remont szkoły, która za rok stanie się urzędem. Dlatego w pierwszej kolejności przedszkola. Ale tam, gdzie są zalecenia. Tak się kierowali. No i oczywiście tam, gdzie są zalecenia, tak, bo to jest osobna sprawa, jeśli są zalecenia z samych ilu albo straży pożarnej, to trochę nas to bardziej determinuje jeszcze. Natomiast uchwała ta na pewno będzie podlegała korekcie. Z dwóch względów. Po pierwsze, będzie trzeba dopisać kwoty i zdecydować się na konkretne zadanie, bo na pewno aż tylu zadań nie jesteśmy w stanie zrobić. I na pewno będziemy się decydować w pierwszej kolejności też na zadania inwestycyjne, ponieważ w przyszłym roku również będzie taka sytuacja, że będziemy musieli wydać minimum 35% środków dzielnicy jako zadanie inwestycyjne. Jeśli nie znajdziemy tych inwestycji między innymi w szkołach, to znowu będziemy mieli wszystko w drogach i nie lada problem. Dlatego myślę, że to jest na chwilę obecną wytyczna, którą się staramy kierować. Ale nie jest powiedziane, że może skarbnik odejdzie od tej proporcji, wtedy będzie mogli robić. Ale trzeba mieć na uwadze, że być może będziemy robić tylko i wyłącznie zadanie inwestycyjne. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? I oczywiście w uzasadnieniu w czwartej linijce poproszę sobie poprawić, skreślić Rada, napisać Zarząd, bo Rada podejmuje uchwałę teraz, Zarząd analizuje wcześniej. Szanowni Państwo, nie widzę pytań, poddaję do głosowania. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 16 za, 17, przepraszam, bo jeden radny. 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący. Jedna uchwała została przyjęta, jedną głosem.